Dzień dobry. W najnowszym odcinku programu Pytanie Do porozmawiamy z byłym reprezentantem Polski w siatkówce Pawłem Zagumnym. Okazja jest nieprzypadkowa, bo były kadrowicz prowadził treningi dla młodych siatkarzy tu bądź na Wolej Mocy Sieradz i sponsorów klubu. Obejrzał również mecz drugiej ligi, w którym to sieradzanie grali z KS Rudziniec. Czas na słowo o naszym gościu Pawle Zagumnym. 46-letni dziś były siatkarz grał na pozycji rozgrywającego. W latach 1995-2017 występował łącznie w 7 klubach w Polsce, Grecji i we Włoszech. Zanotował również blisko 430 występów z orzełkiem na piersi. Z kadrą narodową zdobył Mistrzostwo Świata w 2014 roku, Mistrzostwo Europy w 2009 roku i wygrał Ligę Światową w 2011 roku. Zapraszamy na rozmowę. Panie Pawle, zacznę od pytania, jak się Panu podoba Sieradz i tutaj atmosfera, otoczka, tu bądź na Wolej Mocy Sieradz? No na pewno dużo emocji. Od samego rana trenowaliśmy tutaj grupy młodzieży siatkarskiej, później grupa kadetów, także Sieradz, można powiedzieć, sportem żyje. Oby więcej takich inicjatyw. Teraz jesteśmy na meczu. Też emocje dość duże. Wyrównany pierwszy set, także zobaczymy, jaki będzie wynik. Ja się zapytam może, bo Pan od rana prowadził właśnie zajęcia z młodymi zawodnikami, młodziczkami, kadetami, kadetkami. I właśnie jak Pan postrzega tutaj to szkolenie młodzieży tutaj w klubie? Najważniejsze, żeby jak najwięcej osób tutaj się garnęło do sportu, czy też do siatkówki. Głównie też młodzież jest bardzo zaangażowana. Nie wiem, ile razy w tygodniu trenują, ale widać, że już te podstawy mają. Wszystko przed nimi. Najważniejsze są chęci. W czasach, kiedy Pan tutaj grał właśnie jeszcze jako siatkarz i porównując na przykład, jakby Pan porównał powiedzmy czasy, w których Pan grał, załóżmy, z dzisiejszymi, powiedzmy z otoczką tutaj meczu tu bądź na Wolej Mocy Sieradz? Myślę, że tutaj nie ma co porównywać. Jak byłem młody, to było 25 lat temu, 30 lat temu, także były inne czasy, inny poziom siatkówki na świecie, inny poziom siatkówki tutaj w Polsce czy w Europie, także żyjemy w innych czasach, także wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia, mam nadzieję, że na plus. Jest Pan bardzo utytułowanym zawodnikiem. Ma Pan na koncie Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, zwycięstwa w Lidze Światowej i nie tylko. Mówimy tutaj o złocie oczywiście. Czy jest jakiś tytuł, który Pan wspomina tak najlepiej? Czy wszystkie są, Pan traktuje tak samo? Myślę, że każdy z tych tytułów ma swoją historię. Do każdego turnieju trzeba było się przygotować. Turniej był poprzedzony wielomiesięcznymi przygotowaniami, także każdy wspomina nam bardzo miło. Oczywiście wszystkie złote medale są podobnej tak jakby wartości, ale sentymentalnie bardzo wysoko stawiam też wicemistrzostwo świata z Japonii. Też nawiązano do Pana kariery. Jaki jest może najlepszy zawodnik, z którym Pan grał i przeciwko któremu Pan grał? Myślę, że w tym momencie ciężko wymienić taką osobę. Mam kilka nazwisk na końcu języka, ale z szacunku dla innych kolegów, z którymi grałem, na pewno nie będę ich wymieniał. Grałem z wieloma wspaniałymi siatkarzami na przestrzeni tych 15 lat reprezentacyjnych, także każdy dołożył cegiełkę do tych wszystkich sukcesów, które osiągnęliśmy razem. Z trenerami, podobnie jak z zawodnikami, też wielu przeżyłem, ale myślę, że ten największy boom zaczął się od trenera Raula Lozano, który tak jakby spiął klamrą nasze wyniki juniorskie, które zdobyliśmy z trenerem Ireneuszem Mazurem. Ostatnie pytanie odnośnie Pana kariery. Nie tylko Pan grał w Plus Lidze, w polskiej lidze, ale również we Włoszech i w Grecji. Jak Pan wspomina może te ligi właśnie z południa Europy? Liga włoska swego czasu, jak jeszcze tam grałem, była to najmocniejsza liga na świecie. Grali wszyscy najlepsi praktycznie w jednej lidze. Później zaczęło się to wyrównywać. Powstała Liga Rosyjska, Liga Grecka też między innymi, Liga Polska teraz myślę, że jest jedną z dominujących. Także nie mamy się czego wstydzić. Mamy dobrą, mocną ligę, mimo że nie grają w niej najlepsi na świecie. Na zakończenie naszej rozmowy zapytam się, czego Pan może życzyć siatkarzom, generalnie tym, którzy zaczynają, powiedzmy, przygodę z siatkówką? No na pewno dużo cierpliwości, wytrwałości, zdrowia i chęci w tym, co robią. Myślę, że jak będą się przykładać do tego, co robią, to będą usatysfakcjonowani ze swoich wyników. Dużo zdrowia i wytrwałości w codziennym pracy, bo właśnie Pan ma akademię również. Tak, mam akademię, prowadzimy obozy zimowe, letnie dla dzieci, dla dorosłych, także wszystkich serdecznie zapraszam na naszego Facebooka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.